widać, żeby gry nabierały takiej pewności w miarę upływu czasu i myślę, że zaprezentował się zespół Wigier bardzo, bardzo dobrze dzisiaj. Nowego dyrektora sportowego Wigier Suwałki oficjalnie przedstawił dziś Dariusz Mazur, prezes klubu. W nowej roli zobaczymy Jacka Zielińskiego. Okoliczności są na tyle ciekawe, że przyjąłem tę propozycję, myśląc o tym, że będzie się pracować w sposób bardzo kreatywny z takimi osobami. Widać, że piłkarze są w niezłej formie, pełni werwy. Jeszcze nie znamy rywali, były jakieś przymiarki, ale nie chcę o przymiarkach mówić, bo to może się zmienić i nie ma co wsiać zamętu. Powinniśmy być zespołem troszeczkę silniejszym niż w poprzednim sezonie. Na ile? To się przekonamy, bo wszystko liga zweryfikuje. Na ten moment jest trzech piłkarzy, z którymi jesteśmy w kontakcie. Styl dla nas jest bardzo istotny. Zależy mi na tym, żeby ten zespół grał tak, jak pokazywał to w ostatnich kolejkach. Z dniem jutrzejszym Jacek kończy swoją misję w Wigrach, przechodzi do Legii. Spędziłem tutaj naprawdę świetne 3 lata. 3 lata to były też 3 lata rozwoju dla mnie, bo pracowałem tutaj w nowej roli. 3 lata też pełne emocji, w tym dużo emocji bardzo takich pozytywnych. No i 3 lata takiej satysfakcji z przychodzenia codziennie do pracy i z tej samej wykonywanej roboty. Także dziękuję wszystkim prezesowi za te szczególne 3 lata w moim życiu.